6 kwietnia do mediów dotarła przykra wiadomość o śmierci wybitnej aktorki teatralnej i filmowej Zofii Kucówny. O jej odejściu za pośrednictwem mediów społecznościowych jako pierwszy poinformował Związek Artystów Scen Polskich. Związek Artystów Scen Polskich na swoim oficjalnym fanpage'u podał, że Zofia Kucówna zmarła 6 kwietnia. Nie wskazano jednak, jaka była przyczyna śmierci artystki. Przypomniano jednak, że od lat zamieszkiwała Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. W UE wzruszających słowach pożegnano aktorkę, która w maju tego roku skończyłaby 91 lat. Zofia Kucówna przez lata była związana z teatrem. Występowała na deskach Teatru Młodego Widza, dziś Bagatela, w Krakowie, Teatru imienia Osterwy w Lublinie czy Teatru Powszechnego w Warszawie. Była także aktorką innych stołecznych teatrów, m.in. Teatru Ateneum, Teatru Narodowego, a także Teatru Współczesnego. Jej filmografia jest także imponującą. Zadebiutowała w 1957 roku w filmie Deszczowy Lipiec. Później pojawiła się m.in. w takich produkcjach jak Syzyfowe prace, Spirala czy Egzamin z życia. Ostatni raz wystąpiła na szklanym ekranie w 2011 roku. W Barwach Szczęścia w kilkunastu epizodach wcielała się w Nagię Orłowską, podopieczna Kai. Zofia Kucówna miała na koncie wiele nagród i odznaczeń. Ostatnią nagrodę, mimo że od lat była na aktorskiej emeryturze, otrzymała niedawno, bo w 2023 roku. Chodzi o Wielka Nagroda Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry w Zamościu za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji Polskiej. Jej pierwszym mężem był Jan Mejzel. Później wyszła za Adama Hanuszkiewicza. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.